Zadanie, które mamy rozwiązać tym razem, jest związane z żeglarstwem czy też z nawigacją. A jego treść jest taka: Miejscowość Mechelinki znajduje się dokładnie na zachód od miasta Hel, po przeciwnej stronie Zatoki Gdańskiej. Podczas mglistej nocy z Mechelinek wyrusza mały kuter rybacki obierając kurs 105 stopni. W tym samym momencie łódź patrolowa wyrusza z Helu po kursie 195 stopni. Kuter rybacki porusza się z prędkością 23 węzłów i w pewnym momencie zderza się z łodzią patrolową. Z jaką prędkością poruszała się łódź patrolowa? No dobrze, wyobraźmy sobie teraz, jak wygląda geometria tego układu. Czyli mamy po jednej stronie Zatoki Gdańskiej mamy miejscowość Mechelinki, dokładnie na zachód od miasta Hel, które to miasto znajduje się po przeciwnej stronie Zatoki Gdańskiej. Na samym końcu Półwyspu Helskiego, czyli dokładnie na wschód od Mechelinek. No i tutaj połączymy sobie teraz linię te dwa miejsca. No zwykle strony świata na mapie się rysuje w ten sposób, że północ jest u góry, południe na dole, zachód po lewej, wschód po prawej, czyli dokładnie na zachód od Helu znajdą się Mechelinki. No to tyle wiemy. Co dalej? Mały kuter rybacki. Wyrusza z Mechelinek i obiera kurs 105 stopni. No i teraz pytanie, co to znaczy 105 stopni? No więc tradycja jest taka w nawigacji, że kurs mierzy się od kierunku północnego czyli od kierunku na północ będziemy mierzyć ten kąt. No i mierzy się go tradycyjnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Czyli 105 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara od kierunku północnego. 105 stopni to jest 90, tak i jeszcze 15, czyli jeszcze troszkę tutaj. Powiedzmy, że tyle. No i to będzie ten kurs 105 stopni, i w takim kierunku będzie poruszał się nasz kuter rybacki. No dobrze, no i on to sobie płynie. W tym samym momencie łódź patrolowa wyrusza z helu. No i ma kurs 195 stopni. Weźmy sobie jakiś inny kolor. Łódź patrolowa to weźmy ją na niebiesko na przykład. Czyli znowu od kierunku północnego mierzymy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 195 stopni. 195 stopni to jest tak 180, to by było tyle. To by było 180 stopni, a mamy 195, czyli jeszcze 15 stopni. No to będzie powiedzmy, jakiś taki kierunek. O. No i widać, przecinają się te tory ruchu tych łodzi, i one w pewnym momencie znajdują się dokładnie w tym samym miejscu, i po prostu dochodzi do kolizji. No dobrze, czyli wiemy, że tak, tutaj mamy 105 stopni, czyli ten kąt tutaj. To jest kąt 15 stopni od tego kierunku wschód-zachód. Bo tu jest 90 plus 15 razem daje 105. No a jaki kąt mamy tutaj? W tym miejscu. No tutaj mamy 180 plus jeszcze 15. Między kierunkiem wschód-zachód a północ-południe jest 90 stopni. Czyli od tych 90 stopni, jak odejmiemy te 15, to tutaj nam zostanie kąt 75. Stopni. Czyli tutaj mamy kąt 75 stopni. No to jaki kąt mamy tutaj na dole? Tutaj. No, suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni. Czyli mamy 180 stopni. To ma być, nazwijmy ten kąt powiedzmy alfa. To ma być alfa plus 15 stopni plus 75 stopni. Czyli 180 stopni to się równa alfa plus. 90 stopni. No czyli jak teraz odejmiemy od obu stron 90 stopni, no to będziemy mieli, że 180 stopni odjąć 90 stopni to się równa alfa, czyli alfa to jest 90 stopni. Czyli tutaj mamy kąt prosty. Mamy trójkąt prostokątny. No i to nam oczywiście znacznie ułatwi rozwiązanie tego zadania, bo jak mamy trójkąt prostokątny, no to łatwo jest obliczać funkcje trygonometryczne tych poszczególnych kątów. No dobrze. Co my jeszcze wiemy? Wiemy, że kuter rybacki porusza się z zadaną prędkością. Czyli tutaj mamy prędkość 23 węzły. No a pytanie: jaka jest prędkość, z jaką porusza się łódź patrolowa? Nazwijmy tę prędkość V. No dobrze. Jak znamy prędkość i wiemy, że, że wyruszyły w tym samym momencie, i w tym samym momencie znalazły się w tym punkcie, w momencie zderzenia. Czyli wiemy, że tyle samo czasu zajęło im przebycie tych odcinków, tego odcinka kutrowi i tego odcinka łodzi patrolowej. No to wiemy, że ten czas jest taki sam dla obu łodzi. Nazwijmy, że ten czas literką T. Czyli to jest czas, Pomiędzy wyruszeniem a zderzeniem. On jest taki sam dla obu łodzi. No to jaką odległość przebył kuter? No kuter przebył odległość, nazwijmy ją powiedzmy x. 23 węzły razy razy ten czas. Te, który jest taki sam dla obu łodzi. No a jaką odległość przebyła łódź patrolowa? Nazwijmy tę odległość y. Czyli ten odcinek ma długość x. A ten odcinek ma długość y. No to y to jest prędkość, z jaką poruszała się łódź patrolowa, razy ten czas, który jest taki sam dla obu łodzi. Tak, to jest dokładnie ten sam czas w obu, w obu przypadkach. No dobrze, no i teraz możemy skorzystać z, naszych, z naszej wiedzy dotyczącej funkcji trygonometrycznych. Mamy tutaj trójkąt prostokątny, znamy kąty. I interesują nas relacje pomiędzy x i y. No to co to jest za funkcja trygonometryczna, w której występują długości przyprostokątnych x i y? No to jest funkcja tangens. No bo tangens kąta na przykład tego 75 stopni to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw tego kąta, przyprostokątnej przeciwległej, czyli x do przy prostokątnej przyległej, czyli Y czyli tangens tego kąta to będzie X przez Y X dzielone przez Y No dobrze A co to jest X i Y? No X to jest 23 razy T A co to jest Y? No Y to jest V razy T V razy T. No już widzimy że te nam się skróci. Nieważne jak długi był ten czas, ważne, że w obu był taki sam i dzięki temu się skraca. No i dostajemy takie równanie, że tangens 75 stopni to jest 23 przez V. No czyli możemy rozwiązać, pomnożyć obie strony przez V, podzielić przez tangens 75 stopni i będziemy mieli rozwiązanie, że V to jest 23. Podzielone przez tangens 75 stopni. Tutaj tak naprawdę powinniśmy wszędzie pisać węzły, że to jest w węzłach. No to jaki będzie wynik? No możemy użyć kalkulatora, żeby to obliczyć. Weźmy sobie kalkulator. Mamy tutaj ustawione w stopniach, że mierzymy kąty. No to co? 23 podzielić. Przez tangens 75 stopni, bo tak trzeba wpisać, to się równa 6,16 powiedzmy, czyli to się równa w przybliżeniu, w przybliżeniu to się równa 6,16 węzła No i rozwiązaliśmy zadanie. Łódź patrolowa poruszała się z prędkością trochę większą niż 6 węzłów, w wyniku czego we mgle w ciemności Kuter rybacki zderzył się w tym miejscu z łodzią patrolową.